Cześć, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj z Robertem Lipińskim w pierwszym odcinku naszej nowej serii podcastowej Przestań Wreszcie Sprzedawać. Co bierzemy dzisiaj na warsztat, Robercie? Dzisiaj weźmiemy na warsztat coś, co jest, wydaje mi się, pierwsze. To znaczy, właśnie to, czy na pierwszym spotkaniu warto sprzedawać. A tytuł tego odcinka to pierwsze spotkanie: sprzedawać czy nie? O, to jest pytanie. Zaczynamy mocno filozoficznie. Wiesz, co Robert, pod kątem sprzedażowym, tak się zastanawiam, jaki w ogóle ma sens niesprzedawanie, kiedykolwiek jak jesteśmy sprzedawcą, to musimy przecież sprzedawać non-stop. No, tak by się mogło wydawać. I myślę sobie, że jak ktoś ma do czynienia ze sprzedawcą, czy to w formie osoby, którą zatrudnia, czy w formie osoby, z którą się spotyka. To ma takie przekonanie, że ta osoba funkcjonuje właśnie po to, żeby sprzedawać. Natomiast ja staram się to troszkę odwrócić na drugą stronę i powiedzieć, że im mniej sprzedajemy, tym jesteśmy bardziej skuteczni. Myślę, że też nie jestem odosobniony w tym, w tym podejściu. Natomiast absolutnie, absolutnie odpowiadam na to pytanie postawione w tytule, że na pierwszym spotkaniu nie sprzedajemy. To, to, to co robimy na tym pierwszym spotkaniu, bo wiesz. Jeśli mówisz, że sprzedawca ma nie sprzedawać, no to z czego my mamy go rozliczać i ostatecznie z czego marzyć firma, jeśli nic nie sprzedaje? Ze sprzedaży? No Robi się naprawdę mocno filozoficznie. Coś czuję, że słowo sprzedaż ma tutaj więcej niż dwa znaczenia. Czy mógłbyś trochę pociągnąć ten temat? Tak, tak. Myślę, że celowo tak troszkę <laughs> odpowiedziałem, jak odpowiedziałem, żeby, żeby może wzbudzić lekką kontrowersję. No bo skoro mamy nie sprzedawać, tak. Skoro mamy nie sprzedawać, abyś rozliczali ze sprzedaży, to, to w zasadzie o co chodzi. Oczywiście, że sprzedawca na koniec dnia ma dokonać sprzedaży. Natomiast Myślę, że kluczowa różnica w, w tym, jak ja podejmuję, jak pojmuję to słowo, a, a jest ono pojmowane, nazwijmy to ogólnie, jest taka, że sprzedaż ma być naturalnym, bym powiedział, efektem ubocznym, nazwijmy to, pewnych aktywności i działań, które same w sobie nie są sprzedażowe. Mhm. Czyli można by było powiedzieć, że jeśli dojdziemy do pewnego momentu, który w naszym procesie sprzedaży jest tym momentem, w którym możemy tę oręż sprzedażową wyjąć, to zaczynamy ją wyjmować. Natomiast nie robimy tego ani wcześniej, ani później. I to jest ta cała, bym powiedział, filozofia związana z, z metodykami, które stosuje, i, i która stoi za tym hasłem przestań wreszcie sprzedawać. Przepraszam. To ja mi się cofnął chwilkę, bo ty użyłeś tak od niechcenia jednego słowa, które być może nie jest takie oczywiste, użyłeś hasła. Proces sprzedaży. Jeśli dobrze kojarzę, powinno to implikować właśnie proces. To znaczy, że ja wiem, co ja chcę zrobić na konkretnych krokach tego procesu i wiem, po co ja do tego klienta idę. Nie? Czyli to nie jest trochę tak, jak niesławni teraz telemarketerzy sprzedający fotowoltaikę, niektóry, niekiedy nie będący nawet ludźmi. Nie? To sprzedajemy fotowoltaikę, kupan pan fotowoltaikę, ale mieszkam w bloku, nie szkodzi, zainstalujemy na balkonie, trochę wiesz, na, na tej zasadzie, nie? Powiedz coś więcej o tym procesie i, i jak on się ma do pierwszego spotkania. No właśnie, myślę, że samemu procesowi poświęcimy jeden, bądź nawet nie jeden odcinek, więc dzisiaj o. z całego procesu bym nie, nie rozkładał na czynniki pierwsze. Natomiast jeżeli używamy słowa proces, to naturalnie kojarzy nam się coś, co ma początek i koniec. Mhm. Jeżeli sprzedawalibyśmy na pierwszym spotkaniu, to proces polegałby na tym, że mamy proces jednokrokowy, gdzie zaczyna się i kończy na pierwszym spotkaniu. Mhm. No i tak w sprzedaży B2B nie jest. To znaczy, jeśli mamy do czynienia ze sprzedażą taką, którą nazywam transakcyjną. Kiedy coś się sprzedaje na, na kilogramy, na produkty, na, na jakimś tam konkretnym opuście przy odpowiedniej ilości zakupu i robimy to na dużą skalę i używamy do tego telemarketerów, to faktycznie wtedy podczas jednej rozmowy statystycznie może się okazać, że na tysiąc wykonanych telefonów ileś razy sprzedamy. I to mm -hmm. będzie czysta statystyka. Natomiast te działania sprzedażowe, które ja proponuję moim klientom i, i nad którymi pracuję, w szczególności właśnie w modelu B2B, one nie są jednokrokowe. W związku z tym, jakby tu już mam odpowiedź. Jeżeli mamy proces niejednokrokowy, a początkiem tego procesu nawet nie jest spotkanie, spotkanie jest powiedzmy, drugim albo trzecim krokiem w tym procesie, to to jeszcze nie jest ten moment, w którym powinniśmy sprzedawać. Jeśli to jest oczywiście pierwsze spotkanie z klientem. To ja Cię jeszcze zapytam o sam proces, bo mówisz o tym, że on się składa z wielu. Z wielu kroków, przy czym sprzedaż następuje gdzieś w ogóle na szarym końcu, a samo spotkanie jest drugim bądź trzecim krokiem. Przecież taki proces jest długotrwały i ostatecznie z punktu widzenia firmy bardzo kosztowny. Kiedy to się w ogóle może opłacić? Opłacić się może wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że, i to się zdarza u większości moich klientów, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że ogromna ilość klientów, których utrzymujemy w naszym portfolio w naszym lejku czy w naszej bazie danych z którymi też współpracujemy przynosi tak niski przychód w skali roku że zajmowanie się nimi jest bardziej kosztowne niż selektywne dobranie takich klientów z którymi chcielibyśmy pracować czyli zmniejszamy ilość klientów ale zwiększamy troszeczkę, bo może troszeczkę to złe słowo, ale zmniejszamy ilość klientów, a zwiększamy atencję na tych klientów i prowadzimy te rozmowy w taki sposób, żeby właśnie poświęcić na to może trochę więcej czasu, ale na koniec dnia, żeby ta sprzedaż była zrealizowana na takich warunkach, jakie chcemy, na takiej marży, jakiej chcemy i dokładnie sprzedajemy to, co chcemy, a nie to, czego oczekuje klient, który się do nas zwraca. To jest kolejny wątek, ale myślę, że. Jak rozumiem, sprzedajemy też temu, komu chcemy. Nie? Czyli klucz tak. programu, jeśli dobrze rozumiem, polega na tym, że my przejmujemy kontrolę nad tym procesem, tak? Zdecydowanie. Jednym z elementów, takiej nazwijmy to formuły sprzedażowej, którą stosuje, jest właśnie kontrola. Myślę, że o tym też nagram odcinek. Myślę, że tak. A jak wiemy, kontrola jest najwyższą formą zaufania. Ej, więc może nam się to prędzej czy, później, prędzej czy później przydać. Dobra, co my mamy robić w takim razie na tym pierwszym spotkaniu, skoro nie mamy tam sprzedawać i to w ogóle nie jest pierwszy możliwy kontakt z naszym klientem? I po co nam w ogóle tak dużo tych kontaktów? Właśnie, ja, ja może posłużyłem się tutaj pewną statystyką, żeby to też nie było tak, że ja sobie coś wymyśliłem i teraz mhm. staram się to za wszelką cenę udowodnić. Posługuję się różnymi metodykami, jak wspomniałem, sprzedażowymi, ale również rozwijam się i patrzę na to, co mówi świat sprzedaży o tym, mhm. o czym dyskutujemy. I myślę, że wiele osób zna tą statystykę. Ja ją za chwileczkę wyświetlę i dwa słowa o niej powiem. Natomiast ona, ten jeden obrazek pokazuje nam dokładnie to, Dlaczego nie warto sprzedawać na pierwszym spotkaniu? Mhm. Jakbyśmy sobie patrzyli na te statystyki, które zostały opracowane przez National Sales Executive Association, to jest taka organizacja, która bada sprzedaż, przygląda się sprzedaży, yy, robi różne rzeczy naukowe wokół sprzedaży, co jest w sumie ciekawe, bo, mhm. bo to oznacza, że sprzedaż jest naprawdę. Aspektem wartym badań. I no to myślę, zdecydowanie że... to ze sprzedaży żyją firmy przecież, nawet te, które są na pierwszych stronach gazet. Tak, tylko wiesz, ja mówię o tym dlatego, bo w większości firm, z którymi do tej pory miałem okazję pracować, i takich firm pewnie jeszcze na rynku jest sporo, ta sprzedaż jest traktowana trochę tak, jakby była to taka funkcja. Oczywiście kluczowa i nieodzowna, bo w każdej firmie jest sprzedaż, natomiast nikt się temu za bardzo w tych, u tych moich klientów do tej pory nie przyglądał. Tylko po prostu no, no co, no mamy sprzedawców, mamy dyrektora sprzedażowego, mamy ofertę, mamy ceny, no to sprzedajemy, nie? Mhm, Ale kupi. Dokładnie, zwróćmy uwagę na ten obrazek i teraz proponowałbym spojrzeć na, to, na tą linijkę, która jest tutaj linijką numer 5, czyli tam, gdzie zaczyna się od 2% i tu jest napisane, że 2% sprzedaży 2% realizowane jest na pierwszym spotkaniu. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli idziesz na pierwsze spotkanie i masz twoim celem jest sprzedawanie, to masz 98% szansy, że tego nie zrobisz. Dosyć Wytłaczająca dużo. większość. Tak, dosyć dużo. Gdyby to było mniej, to można by się było zastanowić, czy warto. Natomiast przy takim rozkładzie, jak 2 do 98, nie ryzykowałbym. Szkoda czasu. Popatrzmy dalej. Jeżeli mówimy o drugie, trzecie spotkanie, to to prawdopodobieństwo niesprzedania ono spada do 95%. To wciąż niewiele. przytłaczająca większość. Tak, niewiele nam zostaje możliwości w tym momencie. Dlatego absolutnie odradzam sprzedawanie na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu. Statystyki mówią i teraz zwróćmy uwagę na ostatni wiersz, że 80% sprzedaży dzieje się pomiędzy piątym a dwunastym kontaktem, hmm. spotkaniem, rozmową, bo uwaga, to nie musi być zawsze fizyczne spotkanie przypiętych, na zapiętych garniturach i pod krawatem, tylko tu chodzi tak naprawdę o bycie w kontakcie z tym klientem i skoro statystyki mówią, że kiedy jesteśmy na szóstym, siódmym, ósmym i tak dalej kontakcie z tym klientem, nasze prawdopodobieństwo sprzedaży rośnie do 80%, to warto moim zdaniem, to już zostawiam Wam. Drodzy oglądający, ale warto przemóc tą swoją, powiedzmy, chęć sprzedawania na pierwszym, drugim, trzecim, nawet czwartym czy piątym spotkaniu i poczekanie do tego, co mówią nam statystyki. Oczywiście, jak każda statystyka, ta również ma swoje odstępstwa i zakładam, że zaraz się być może pojawi nawet w komentarzach: ktoś to sprzedał na pierwszym spotkaniu czy na drugim, owszem. Natomiast jeśli mówimy o sprzedaży proaktywnej, kiedy szukamy naszego klienta, nie wiem, w internecie, na LinkedInie, na, poznajemy go na, na evencie i to jest nasz pierwszy kontakt, to w takim podejściu na pewno, albo na pewno to nie, bo zawsze te 2% zostają, ale z ogromną dozą prawdopodobieństwa czy pewności mogę powiedzieć, że w ramach takiego pierwszego spotkania, kiedy mamy naprawdę pierwszy kontakt z tą osobą, sprzedaż jest całkowicie... Porzućcie sprzedaż. wszelką nadzieję, wszyscy, którzy tu wchodzicie, można by powiedzieć, na to pierwsze spotkanie, tak? Trochę tak. Ale czekaj, co, bo wiesz martwi mnie ciągle jedna rzecz. My nadal nie wiemy, co trzeba robić na tym pierwszym spotkaniu, bo teraz tak, jeśli powiemy sobie, że 80% sprzedaży dokonywanych jest między 5 a 12 spotkaniem, to oznacza, że te pierwsze 5 to wypadałoby przebiec jak najszybciej, pogadać o dupie Maryni, zamknąć temat, spotkać się jutro i tak dalej, i tak dalej. Mam, mam jakąś intuicyjną, taką, takie intuicyjne wrażenie, że że to chyba nie o to chodzi jednak. No, co my mamy w ogóle robić, nie? Może tu właśnie ten, ten temat procesu nam się pojawi. Ja tu co jakiś czas sobie tak podkładam kawę, którą piję i ja zawsze lubię mówić, że te pierwsze spotkania to są spotkaniem po prostu na kawę. I teraz, co to jest to spotkanie na kawę? No właśnie chodzi o to, żeby potraktować to dokładnie tak, jak umawiamy się z kimś, Kogo lubimy albo chcemy polubić, albo poznać, wypić kawę i, i go poznać. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ja mam taką, ostatni taki przykład. Spotkałem się z takim człowiekiem, który zrealizował pewne swoje cele życiowe i plany, które strasznie mi imponują. To jest chodzi o wspinaczkę wysokogórską. I ja się z tą osobą mówiłem na kawę i umówiłem się tylko po to. Żeby po prostu w cudzysłowie powiem, chłonąć to, czego się dowiem od tej osoby. To było dla mnie celem tego spotkania. Żaden inny cel tam nie wchodzi w grę. I dokładnie tak samo powinniśmy traktować nasze pierwsze spotkanie z potencjalnym klientem. My mamy chłonąć to, co on nam o sobie opowie o swojej firmie, o swojej sytuacji biznesowej. Oczywiście na samym początku to może być w ogóle rozmowa, która jeszcze nie dotyka biznesu, może być za wcześnie. Na jednym z ostatnich projektów, które realizowałem, ktoś użył takiego fajnego sformułowania, klient okazuje nam zaufanie wtedy, kiedy zaczyna mówić o sprawach intymno-firmowych. Bardzo mi się spodobał ten zwrot intymno-firmowe, bo to Jasne. dokładnie oddaje to, że jeżeli klient zaczyna wchodzić w te tematy, to oznacza, że zaczyna nam ufać, ale on tego nie zrobi na pierwszym spotkaniu mhm. czy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. My trochę tej kawy musimy z nim wypić, aby on zaczął mówić o sprawach intymnofirmowych, użyjmy tego słowa, tego Musi nam po prostu zacząć ufać. Musi nam po prostu zacząć ufać. To jest tak proste, a tak zarazem trudne. No, budowanie zaufania nie jest czymś oczywistym. To nie zawsze da radę, prawda? Oczywiście, że nie zawsze da rady, bo może być tak, że ktoś nas po prostu potraktuje w taki sposób, że to zaufanie nie będzie możliwe do zbudowania, a może też być tak że sytuacja tego klienta potencjalnego, tego człowieka na razie z którym się spotykamy, jest na tyle niepasująca do rzeczywistości, którą my moglibyśmy w jakimś sensie naprawić naszym produktem czy usługą, że nie mówię, że nie ma sensu, bo to nie chodzi o to, że nie ma sensu budować zaufania z człowiekiem, ale w kontekście biznesowym i sprzedażowym być może nie ma sensu dalej tej rozmowy ciągnąć tu i teraz. Może warto wrócić za pół roku, kiedy ta sytuacja się zmieni. Jasne. A przy okazji zachowujemy miłe wspomnienia z rozmowy. Dokładnie. Tak, tak. Także nie wiem, czy odpowiedziałem, co należy robić na pierwszych spotkaniach czy pierwszych kontaktach, ale starałem się. Więc jeżeli coś jest, jest do dopowiedzenia, to, to chętnie tutaj się podzielę. To wiesz co, mnie przekonałeś, no jako że wiesz, mimo wszystko ja znam ten twój sposób rozumowania, nie było to dla mnie specjalnie zaskakujące. Natomiast mam nadzieję, że kogoś z naszych widzów i słuchaczy zaskoczymy. Prosimy więc, drodzy Państwo, o informację w komentarzu, jeśli to jest niejasne do końca i moglibyśmy tu razem z Robertą służyć Wam jakimś rozwinięciem tematu. Robercie, ja mam natomiast takie pytanie, które zawsze mnie nurtuje w sytuacjach teoretycznych, a mianowicie jak to wygląda w praktyce? Czy możesz zdradzić tajnik z jakiegoś projektu, wiesz, troszkę na zasadzie takiej. Przed i po. Ja mam taką fajną, fajny obrazek, którego używałem wczoraj. To na co? Ja sytuacji? robię? Stop tak, ty wyłącz, a ja włączę, bo, bo mam ciekawy obrazek, który chciałbym tu pokazać, żeby, żeby jasno, jasno opowiedzieć, jak wygląda sytuacja. Natomiast ty możesz w tym czasie troszkę opowiedzieć, jak to wygląda na. Albo i nie będę szukał tego obrazka. Po prostu powiedz Robert, jak wygląda to? W ramach projektu, jakie widzisz zmiany u ludzi, gdy oni szli i próbowali coś sprzedawać na początku, a potem zmienia się to podejście? Czy w ogóle takie sytuacje są łatwe do wprowadzenia? Jak, jak reagują na to twoi klienci, gdy pro, proponujesz taką zmianę wdrożyć i oni faktycznie ją wdrażają? Zacznę może najpierw od tego, że jak sam powiedziałeś, wdrożenie pewnej zmiany. To sam fakt tego, że to jest wdrożenie pewnej zmiany, powoduje, że Zawsze pojawiają się osoby, które chcą to zrobić, są osoby, które są takie powiedzmy mają podejście ambiwalentne i są tacy, którzy trochę to blokują. I mhm. Ja na samym początku powiedziałem, że nazywam siebie nie trenerem sprzedaży, bo właśnie to, co należy zrobić w ramach takich działań z klientem, to nie jest nauczenie ich tego czy przeszkolenie. To jest bardziej wypracowanie nowego sposobu myślenia, a na to mhm. potrzeba czasu. I teraz... Moje doświadczenia mówią tyle, że osoby, które zdecydowały się tej zmiany spróbować, w sensie poszły na rynek i zaczęły w ten sposób pracować. Bardzo szybko, serio mogę się też podzielić różnymi tystym, testimonialami, jak to nazywa, czy, czy cytatami, mam sporo takich rzeczy, gdzie, gdzie sprzedawcy i właściciele film, z którymi pracuję, bardzo często zaraz po projekcie piszą mi, że Robert, właśnie zastosowałem te działania, kurczę, jak to fajnie w ogóle, nagle zaczęliśmy rozmawiać o czymś innym niż tylko o cenie, ofercie. Przestałem odpowiadać na zapytania ofertowe. Teraz mogę się faktycznie zająć tym, żeby chodzić do tych klientów, do których nie wiem, nagle zacząłem rozmawiać z, z osobami decyzyjnymi, bo, czyli prezesami, właścicielami, bo wcześniej to nie miałem z nimi o czym gadać, bo tak naprawdę to jeździłem do tych firm głównie transakcyjnie, tak, w kontekście zamówienia, oferty, mhm. projektu. A teraz nagle widzę, że, że możemy spędzić 30-40 minut, pogadać sobie o, o sprawach trochę bieżących, ale z założeniem i to jest mega ważne. To nie są rozmowy o rzeczonej dupie Maryni. Przepraszam, jeżeli użyję, to jest prawo cytatu, takiego użyłeś, więc ja to powtarzam. To nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żebyśmy wypili hektolitry kawy i gadali sobie o bieżących wydarzeniach, które są w mediach. To nie, nie polecam taka propos. To, jeżeli coś jest negatywnego, to w ogóle o tym nie gadajmy. Tym bardziej, że każdy może mieć inny punkt widzenia, ale to nie o to chodzi. My tym nie budujemy. Może i budujemy zaufanie, ale na innym poziomie. My mamy zbudować zaufanie na poziomie doradcy biznesowego. My mamy być odebrani przez naszego klienta jako osoba, która nie przychodzi. Tracić jego czasu na rozmowy o niczym, tylko de facto robi, ma kontrolę nad tym, żeby iść do brzegu. Mm -hmm. I teraz yy, prze, odpowiadając wprost na Twoje pytanie. Yy, doświadczenia moich klientów są po prostu takie, że od kiedy zaczęli spotykać się z klientami pomiędzy spotkaniami transakcyjnymi, bo te zawsze są i będą, transakcyjne, mm -hmm. projektowe, zac zaczęli otrzymywać od klienta takie informacje. I dowiadywać się takich rzeczy na temat biznesu, firmy, sytuacji tego klienta, o których dotychczas nawet nie mieli pojęcia, że one w ogóle istnieją. Więc myślę, że to jest dosyć taki wyraźny dowód na to, że, że warto, warto tego typu spotkania robić nawet ze stałymi klientami. To jest tak myślę. Że i wtedy dostajemy rzecz. w efekcie ubocznym, tak jak mówisz, te informacje intymno intymnofirmowe. Tak. Dobra, to słuchaj. A propos do brzegu Zbliżając się do brzegu, ostatnia rzecz, yy, którą chciałbym od Ciebie dzisiaj, Robert, merytorycznie: jaką rekomendację lub radę dałbyś naszym widzom na taki quick fix od jutra, czyli, czy gdzie na przykład zgłębić temat? Coś, co by im pomogło, po prostu. E jeśli chodzi o to, co by im pomogło, to się za chwilkę nad tym szybko zastanowię, natomiast mogę dać taki, taką, nazwijmy to, rekomendację. Każdy z nas zapewne ma jakąś grupę swoich stałych klientów. Co bym, co bym proponował? Zastanowił się nad tym, przyjrzałbym się tej liście, zastanowił się nad tym, z kim ostatnio nie spotykaliśmy się inaczej niż, nazwijmy to, transakcyjnie i zaproponował po prostu kawę, która, będzie, która nie będzie dotyczyła niczego, co w tej chwili robimy. Czyli nie spotykamy się po to, żeby gadać o tym projekcie, nie spotykamy się po to, żeby gadać o tej ofercie, o tym zapytaniu. Nie. Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, co się dzisiaj u was dzieje, co się dzisiaj u nas dzieje. I potraktować to spotkanie jako nie jako spotkanie sprzedażowe, czyli jeżeli się nic z tego nie wyniknie, to oznacza, że to było bez sensu, tylko potraktowanie tego jako potencjalną szansę na pozyskanie być może informacji, które wytworzą pewną synergię, której do dzisiaj nie było. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą bym zarekomendował, to zrobić można byłoby dokładnie to samo z osobami, których chcielibyśmy poznać, a jeszcze ich nie znamy i na przykład mamy, widzimy, że są na LinkedInie. W związku z tym pierwszy kontakt jest najtrudniejszy, więc wiele osób według mnie tutaj albo ma blokadę, albo robi to w sposób nieskuteczny. Nie chcę powiedzieć niewłaściwy, tylko nieskuteczny. To, co bym zarekomendował. Jeśli interesuje nas jakaś osoba, z którą chcemy się spotkać, to potraktujmy tę sprawę bardzo naturalnie. Czyli najpierw wejdźmy na jej profil. Potem, jak nam uznamy, że chcemy ją zaprosić, to po prostu zaprośmy do kontaktu. Jeśli ta osoba nas zaakceptuje, to w kolejnym kroku, dziękując za to, że nas przyjęła, zaproponujmy wirtualną kawę po to, żeby się lepiej poznać. I nic więcej. Jakie to proste. Z tego, a co po... mówisz nawet skuteczne. No i fajnie, czyli mieliśmy nawet dwie rady, a nie jedną. Dziękujemy, Panie Robercie. Ale zapraszam również na mojego Linkedina. I właśnie tam, jak poprzeglądacie moje publikacje różne. Ostatnio trochę nie publikowałem, ale sporo już tego jest. To myślę, że znajdziecie sporo wskazówek i, i takich y, y, konkretnych, bym powiedział, nawet przykładów od moich klientów, którzy gdzieś się ze mną czymś podzielili, a ja się potem tym podzieliłem na Linkedinie. Więc tam również zapraszam. Super. W takim razie, dzięki Robert za te dwie porady. Do Twojego Linkedina link będzie poniżej w opisie tego całego naszego materiału. A tymczasem tym e, zmierzajmy do końca. Zapraszam Was wszystkich na nasz kolejny odcinek. Wiem już, że on będzie dotyczył czego? Chyba wybierzemy. A... Czy chcesz, w sensie żebyśmy teraz wybrali? Nie, już wiem nawet czego on będzie dotyczył. Zaraz Wam powiem, tylko to przeczytam sobie. O, dotyczyć będzie tematu potrzeb. Bo przecież większość sprzedawców mówi, że trzeba bardzo dokładnie zbadać potrzeby swojego klienta, żeby umieć na nie odpowiedzieć. Okazuje się, że Robert ma, ten, na, ma na ten temat trochę inne zdanie, co również mnie frapuje i chętnie tego posłucham. Jeśli macie ochotę pogłębić temat pierwszych spotkań, to zapraszamy do komentarzy, do LinkedInów naszych, do naszych Facebooków, do wiadomości prywatnych. Postaramy się odpowiedzieć, jeśli tylko będziemy mieli taką możliwość. A tymczasem do zobaczenia przy kolejnym odcinku. A, no oczywiście, jak Wam się podobało, to zapraszamy do kciuków w górę, subskrypcji i oczywiście udostępniania materiałów dalej. I pamiętajcie o hasztagu. A, no to hasztag, Ty opowiedz, bo to bądź co, bądź w Twojej produkcji. No właśnie, każdy z naszych odcinków i, i właściwie wszystkie treści, które od tej pory będziemy publikować w kontekście tego, o czym rozmawiamy, będzie otagowany, czy oznaczony takim hashtagiem przestań wreszcie sprzedawać, pisane razem z polskimi znakami. To jest tytuł mojej książki i naszego cyklu. Dokładnie tak. Zatem przestań wreszcie sprzedawać, aby sprzedać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy następnej okazji. Na razie, pa. Cześć.